Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Oczywiście na pierwszym planie mamy gołębnik w Kosakowie, bo widzimy tutaj, przyjechaliśmy, Maciek Wójcik rozpoczął koszowanie gołębi i pokażę tylko tak, powiem o co chodzi dzisiaj. Dzisiaj mamy ten taki dodatkowy lot, który próbowaliśmy zrobić już wcześniej, a mianowicie tak zwaną czasówkę. Tych gołębi na tą czasówkę mamy wytypowanych około 28 sztuk, z tego z naszych obliczeń tak to wynika, gdyż są to gołębie, te, które nie zostały jeszcze, nie były aktywowane na piloty zimowe i te gołębie nie zostały, że tak powiem, to są nasze gołębie, o, 28 sztuk. One były od momentu ostatniego razu, kiedy był lot, się odbywał tydzień temu finał, tutaj przypomnijmy, o, tam, tu są asystenci nasi, oni będą nam pomagać tą czasówkę robić. Tutaj mieliśmy grilla, tutaj była impreza, byli kibice. Dzisiaj natomiast mamy lot, powiedzmy, bez kibiców, może ktoś przyjdzie, zobaczymy. Teraz koszujemy wszystkie gołębie. Tak. Sprawdzimy, ile ich jest, bo Maciek tutaj w ciągu tygodnia dwa czy trzy razy wypuszczane, tak były? Wypuszczane, tak. Wczoraj czy przedwczoraj był atak taki, że one się schodziły praktycznie cały dzień. Dnia, no. Ale zobaczymy, ile ich zostało. Według moich obliczeń powinno być ich 28 sztuk, gdyż 68 gołębi nam wróciło z finału, tyle się poszło na finał, też 68. 40 zostały wystawione, zostało wystawionych już, to były te gołębie aktywowane na internecie, na giełdzie mamy, a te pozostałe są tam w tej wolierce, właśnie to są te, co na sprzedaż. Natomiast tutaj są te gołębie, które będą dzisiaj brały udział w tym locie. Lot planujemy zrobić z odległości tam, nie wiem, 45 km. 40 km Krokową, żeby sobie tam fajne miejsce tam znalazł. Sobie, no, ja tam pojadę z nimi. Maciek będzie pierwszy raz tutaj czuwał, że tak powiem, nad przylotem. To tak. Będzie, jak się nazywa, kamerę będzie miał, będzie nagrywał. Tam będziemy je puszczać, chcemy je puszczać w taki sposób, że będziemy, rozpoczniemy przykładowo godzinie tam 9.30, 10.00, coś takiego, zobaczymy, jak kiedy tam uda nam się dojechać i będziemy je puszczać co 2,5 czy co 3 minuty. No tak mniej więcej, zobaczymy, musisz zobaczyć, jak będą odchodziły. No właśnie. Wszystko zależy od pogody. Jeżeli staniesz w samej Krokowie, to jesteś w takiej topinie, mogą ciężej wychodzić, chyba że się pojedzie, no, nad Krokowem wyżej, to będą szybciej odchodzić. Będziemy tak patrzeć, tutaj zobaczmy, pogoda taka jest tutaj, jak widzimy. Na zewnątrz tutaj wiatru żadnego nie ma. Zachmurzenie jest takie, jak było na praktycznie wszystkich lotach, także gołębie są do takich warunków atmosferycznych przyczepione. Nie jest też, co ważne, bardzo zimno. Jest, jak jechałem w samochodzie, mi minus 1 wskazywało, teraz jest tak może w 0, ale nie, jest minus cały czas. Minus jeszcze, no to zobaczymy. Ale to jest takie naprawdę minimalny mrozik. Gołębie są, Maciek teraz każdego jednego łapie, widzi, koszuje, to są w kondycji, jak ocenił, bardzo dobrej. Są też bardzo ładne upierzenia, a widać, te loty zimowe im służą. Są gołębie po prostu. O. My to sobie nazwaliśmy lot numer, ile tam, 14 zrobiliście? Nie, lot numer 1. Lot numer 1, czasówka. Zimowy czasówka. Zimowy czasówka, to będziemy widzieć. No, koszujemy teraz tam, tu mamy czarnego gołębia. No, to co? No z tymi gołębiami one mają pecha troszeczkę, bo nie mamy tak, nie do wszystkich rodowody, tak to nazwijmy, gdyż to są gołębie, które nie mieliśmy wcześniej wystawiane na giełdach, na giełdzie po lotach z lotów letnich, gdyż one były po prostu, no, miały jakieś wady w postaci, nie miały pełnej dokumentacji. O. W przyszłym roku postaramy się tej sytuacji uniknąć. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, to jest 9. Będziemy sobie patrzeć, jak kolega je tutaj właśnie koszuje. Później tam będzie, nie wiem, czy uda nam się to od razu bezpośrednio zrobić na internecie, będziemy widzieli ich czas przelotu, natomiast klasyfikacja, jak z tej czasówki, to wszystko jest uzależnione od tego, jak tam będę je, że tak powiem, wypuszczał. Ja ten czas muszę później, kiedy gołąb dany wystartował, taki protokół będzie sporządzony, po prostu lista, gdzie o której godzinie był, który gołąb po której godzinie był wypuszczony i ten gołąb będzie miał ten czas po prostu tak jakby niejako później na internecie przeliczony. Także koszowanie trwa. Zakończyliśmy koszowanie. Okazało się, że mamy 25 gołębi, czyli 3. Czyli 3 nam. 3 gołębi? No chyba 3. Tak, tak, tam 3 gołębi chyba. Czyli nam, albo może się mylę, może tam więcej było wystawionych. Mniejsza o to, 25 gołębi mamy. Za chwilkę zakończymy tutaj czynność koszowania. Wyślemy wszystkie dane na serwer. Tu wysyłamy i dane już, koszowanie jest na internecie. Tutaj popatrzmy, Maciek tam jeszcze poszedł. Nie ma żadnego już. Może więcej mam wystawione. Też się można pomylić. Zobaczymy to wszystko. Także za chwilkę wyjeżdżamy z tymi gołębiami i mówię, pojedziemy w kierunku Krokowej, tam znajdziemy jakieś fajne miejsce. Będziemy wypuszczać po co 3-4 minuty. No zobaczymy, czy dwie, no będziemy zobaczyć, jak odchodzi. Nie, może więcej, ale nie, 40 wystawiłem. Dobra, mniejsza o to. Także tutaj na razie do zobaczenia i jedziemy teraz z gołębiami. Dobra.
i witam koleżanków, kolegów, koleżanki, kolegów, teraz ja. Krzysiek akurat jest tam na miejscu, już chwilę tam stał. 9:50 zaczynamy akcję. Będzie to, tak jak mówiliśmy, polegało na tym, że będzie wypuszczane co 2,5 lub co 3 minuty. Będzie tam wszystko robił protokół wypuszczenia z każdego gołębia. I później będzie to wszystko przeliczone na czas i zobaczymy, który z gołąbków okazał się najlepszym w dzisiejszym lecie. Gołąbków poszło tam 20 parę sztuk. No, zaskoczyła mnie ta sytuacja, gdyż mówię, powinno być ich według wszelkich obliczeń 28, a chyba poszło 25. No ale mówię, to różnie bywa. No, wczoraj był mocny atak jastrzębia, czyli trochę tych gołąbków musiało gdzieś uciec. Może jeszcze dzisiaj przylecą. Tak to już bywało. No, czyli za chwilę już na pewno jeden wystartował i my to będziemy czekać. System, wszystko się uruchomił. Lot aktywny. Czyli system też nie zawodzi w tym okresie zimowym. Naprawdę zdał rewelacyjnie test. Czyli, a my tu sobie będziemy czekać. Jest dosyć zimno. O, czekamy na gołąbki. Minęło prawie 40 minut od pierwszego startu, od pierwszego gołębia. Krzysiek tam puszcza je co dwie, tam niektóre co 3 minuty, niektóre nawet co minuty, bardzo ładnie odchodziły. Zobaczymy, jak to będzie. No, stoi troszeczkę dalej niż w krokowej, ale to nie jest dalej, czyli to jest kawałek, no to jest tam w granicach 40, może 2 km. Mówię, różnie to bywa. Nieraz leciały ponad godzinę z takiej odległości. Mówię, zimą pojedynczo puszczone, no różnie to może być. Czekamy. Tu są gołębie te, które już nie lecą, zasłużone odpoczynek mają. I część gołębi jest tu takich, które będziemy teraz wystawiać. Są te gołębie fitznerowe, tamte są dziki. No jest tu trochę tych gołębi, które już mogły być dawno wystawione, ale z powodu braku czasu teraz będą na dzień wystawione. Będziemy im chyba w poniedziałek robić zdjęcia. Czyli te gołąbki będziemy mieli na aukcji za parę dni. No, zdjęcia są tych gołębi, tych starszych gołębi, które leciały. To są stare zdjęcia po locie finałowym, czyli te gołębie teraz już całkiem inaczej wyglądają niż na tych zdjęciach. A my czekamy dalej. Niebo jest cały czas pokryte chmurami. Bardzo, praktycznie jest bezwiecznie, wszystko stoi. Czyli ta trasa może tych gołębi okazać się, że będzie troszeczkę dłuższa niż zwykle. Tam leciały stadem, tu lecą pojedynczo. Czekamy. Pokazał się pierwszy gołąb. Nie wiem, czy to widać, bo to nie jest moje, ale jest pojedynczy. Chodź. Jestem gołąb tu. Jest pierwszy. Nie wiem, dopiero lata. No. Chodź. No chodź. Nie chcę wejść. No to nie dziwota. Dziwne to dla niego było to latanie, ale jest. No chodź. No gości, bo ci czas ucieka. No chodź.
chyba, że to jest ten z tych brakujących, co brakowały, ale to zaraz się okaże. No chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Co jest? No co za cudak, no. Patrz, poszedł nie w las. No chodź. No chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Uparty. No co za uparciuch. Chodź do każdej tej. No chodź, chodź. Tam nie ma żadnych gołębi, on się, mówię, jak przychodziły w grupie, to jest co innego, teraz jest też całkiem co innego. No. Tak, ale on nie chce wejść. Gdzie tam łazi po tym, po tej klapie w tą, o, to jest chyba, w las. Jest gołąb, tak. To jest 2299. Marcin Chorodziejko. 2 minuty do dupy. Pierwszy. No to jest jako pierwszy. No. No. No zobaczymy. No hej. Był jako pierwszy wypuszczony, jako pierwszy jest na razie. No zobaczymy dalej. Marcin Chorodziejko. A gdyby nie, praktycznie z minutę dobrą tu łaził. A jaki on miał czas? Zobaczymy, jaki to był czas tego gołębia. Z której strony wszedł Maciek? Wyszedł jakby po linii. No, prędkość 637. Prędkość dosyć słaba. Ale to mówię, no to tutaj co chwilę zaczyna już też puszyć śnieg. Po trasie też pruszy śnieg, w okolicach tam Pucka tak delikatnie zaczyna upadać, czyli to jest dosyć ciężki lot, wymagający. Widać, że się po prostu złączyły gdzieś w jedną grupę, się zebrały i przyszły stadem. Naprawdę zdecydowanie ten pierwszy będzie miał najlepszy czas. Te gdzieś się tam pozbierały razem. A, ale jastrząb jest to. Ona wczoraj właśnie goniła. Poszła za nim. Czyli widzimy całe stado. Jest, a one tam są. A. I tak to mogło być w trasie, no po prostu gdzieś się tam zebrały. Te warunki są takie, jakie są. Zaczyna ten śnieżyk cały czas troszeczkę pruszyć. Ten jeden był wypuszczony prędzej. A następne były wypuszczane
praktycznie co dwie, co trzy minuty, tam był dwie minuty, czy to wszystko się ma tam zapisane. Czyli były puszczane średnio co dwie, trzy minuty, co minutę, jak już gołębie wszystko odeszły, ale i tak potrafią się gdzieś tam znaleźć. I to co potrafi robić, o, tam jeszcze gdzieś lata ten jastrząb. A, mówię, wczoraj trochę pogonił i teraz nie wiadomo, czy jakiegoś złapał, czy po prostu odgonił te brakujące gołębie. No, one latają dosyć mocno tam teraz u góry. One się chwilę bały zlądować. No ale gdzieś się tam po trasie spotkały i są. I są. Praktycznie zwycięstwa dzisiejszego lotu. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Tam jeszcze jeden gołąb jest, idzie bardzo wysoko. A ten chyba osobno szedł, nie z tą grupą. Chodź, 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 chodź. A to coraz bardziej pruszy po trasie. Teraz, znaczy nie wiem, no, kolega tu z Rumi dzwonił, to tam dosyć mocno, intensywnie pada śnieżyk. I no, poradziły sobie, no. Wyszła ta czasówka, jak wyszła, może jeszcze jedną zorganizujemy. Zobaczymy. Wszystkie są. Wszystkie są już? No. Widzimy, wchodzą gołębie, tu trzy ostatnie. No Maciek tutaj nagrywa, ja teraz od niego kamerę przejąłem, ale kurde, niestety chyba miał wyłączone. Ile jest? 16. 16, czyli nie wszystkie, mamy 16. A przyleciały to, bo tak, nie wiem co się nagrało, bo Maciek jak przyjechałem, nagrywał, ja też nie wiem. Nie zwrócił uwagi, że baterię trzeba było wymienić. Jest tak, pierwszy przyleciał, później bardzo długa przerwa, przyleciała grupa. A ile grupa przyleciała? No ta co jest, jedna osoba teraz przyleciała. Ty poważnie? Tak. No zobacz, kurde. Jeden, czyli się gdzieś... Jastrząb je troszeczkę rozgonił. No i teraz jeden doleciał poza tej grupy. No i zobaczymy. No to jest ciekawe, zaraz będziemy te, kiedy one poszczególne startowały. Co ciekawe, powiedzmy, Polina, dawaj tą listę, nie miedziać się tam, dawaj tą listę. Ten, co sprawdzaliśmy na liście, to był 2299, tak? To się okazało, to był ten, który pierwszy był wypuszczony. No i on pierwszy przyszedł. I pierwszy przyszedł. Z bardzo dużym wyprzedzeniem. Dużym wyprzedzeniem. Później no tak, ale zobacz, tam były puszczane, co zobaczymy, ale co ciekawe, mówię, mamy tutaj te dwa gołębie i mnie to ciekawi właśnie, że one przyszły grupą właśnie, czyli jednak no. Mimo tego, że tam widzimy na filmie, bo mamy film cały zrobiony z wypuszczania, widzimy, że te gołębie puszczaliśmy tak, kiedy już ginęły nam na horyzoncie, nie było ich widać, ale gdzieś tam musiały się, kurde, jakoś połączyć. O! Nie wyglądają chyba na zmęczone, co? Tu mamy listę właśnie, o. I zobaczmy. Przepraszam za charakter pisma, no ale niestety takich system, no zobacz, to jest taki, to jest aż przykro. Popatrzymy, tutaj mamy te gołębie, jest 16 sztuk. Popatrzymy sobie tu z listą, oczywiście tu za chwilkę będziemy widzieć. Musimy oczywiście tam wszystko zmodyfikować. I tak widzimy pierwszy, drugi gołąb. To jest tak, pierwszy jest 22,99, później jest 16,20 był wypuszczony
o 10.14, 24 minuty później, także sobie to będziemy musieli zobaczyć. 93.56, 15 był wypuszczony, 57.30 był wypuszczony, 57.30 był wypuszczony, 10.30, gdzieś 57, o kurde, to będziemy, no musimy, no mówię, musimy tu wszystkie te dane wprowadzić, tak żeby te wyniki zostały odpowiednio przeliczone. Czyli tak, zobaczmy teraz, ten pierwszy 22.99 był po 10.52, a był wypuszczony o 9.50, czyli godzinę, 2 minuty, ale z tego co tak patrzyłem, chyba ten 57.93.56 zaraz był wypuszczony o 10.20, a był o 11.20, też miał godzinę. No, będziemy, no mówię, to wymaga wszystkiego po prostu tutaj przeliczeń, ale to sobie za chwilkę będziemy przeliczać. Tylko mnie to ciekawi właśnie, że te gołębie przyleciały, tak jak Maciek mówi, w tej grupie. Tu rzeczywiście widzimy, że te kilka gołębi to są 23, 40, raz, 2, 3, 20. Nie, ty rzeczywiście, w całej grupie przyszły prawie. Tak, no w całej grupie. To jest ciekawe, no. Przyszło jedynie. 16 jest, tak? 16 czy 17. Weź zobacz, weź zetnij, bo nie wiem, czy on był, bo tak, weź zobacz. Jeszcze nie, w las. Także mamy co oglądać jeszcze. 17 jest, czyli mamy na razie, brakuje nam jeszcze 8 sztuk. No. Bardzo ciekawie to wygląda. Będziemy naprawdę mieli, kiedy te wyniki naprawdę opracujemy już, w sensie, że naniesiemy te dane uwzględniające godzinę wypuszczenia. O, jest jeszcze. To jest ten? To on chyba jest. O, tutaj zaczyna, zobaczmy, pogoda się dużo nie zmieniła, aczkolwiek teraz takie pojedyncze płatki. Co jest odbity? 18. 18, no, to jeszcze 7 nam zostało. O. Kolejne, bogatsi jesteśmy, kolejne doświadczenie. Naprawdę, jestem, ja sobie jestem naprawdę ciekaw, wiesz co, bo tutaj patrzyłem, że ten taki co jeden był, no tutaj patrzyłem, że tam 13, co tam wysoko był chyba, nie, 9356 był wysoko i 5730, był 10.30 wypuszczony. A 57.30 ma tu czas, ile zobaczymy? One się, wiesz, one się gdzieś zebrały. Gdzieś zebrały się, no, 57.30, poczekaj. On był, 57.30 był tutaj o godzinie. Gdzieś się spotkały. 57.30. On był jako czwarty, on miał od 11.23, a był wypuszczony o 10.30, czyli on był już mniej niż, szybciej niż ten pierwszy. Bo ten pierwszy godzinę leciał. A ten kurde 50 minut. Zobacz, no zobaczymy, no musimy po prostu te dane musimy właśnie wszystkie wprowadzić, także. Także. Który on był wypuszczony? Czwarty? Nie. Nie, nie. 14. 15. Pardon, 57.30. 19, 10.30 był puszczony. Aha. Później był puszczony 40.40. Ten 40.40 miał pecha, bo się chyba z innymi gołębiami, tam taką grupą. Chyba, że to ta grupa lecąca to była tamtych gołębi. Ty, możliwe, że tam, no zobaczymy, no kurde, będziemy, zaraz zobaczymy. Ale w każdym bądź razie czekamy na te jeszcze 7 ptaszków. Nie, to ty, to jest ten, co wychodził? Tak, on wyskoczył. Dobra, także popatrzymy. A z kierunku przyszły chociaż tak? Tak. Z kierunku. Dobrze. Przyleciały dwa gołębie, my tam się trochę zagadaliśmy. Trzy, a to nie, ten trzeci to jest ten, co już był odbity. Tam było 18, teraz doszły kolejne dwa, czyli będzie 20. I brakuje nam 5 sztuk. O, zaraz sobie zobaczymy. Według naszych obliczeń powinno być 20 i tak się, tak jak się nazywa, to wszystko wygląda. O, tu sobie popatrzymy. 21 nawet jest. A, 21. To, to kurde, my się zagadaliśmy, ty, tą, to 3, tą, no, musiał, czyli 4 nam sztuk tylko brakuje. Dobra. Grzegorz Lazarowski, Mateusz Józef Langer i Juliusz Pelowski. No, no, bo musieliśmy zagadać. Bo widać, że on był wcześniej troszeczkę. Dobra. 4, nie. Ile? 4 sztuk nam brakuje tylko. Zobaczymy. Także mówię, ja zaraz do domu przyjadę, wtedy tam przeliczymy. Także kiedy film będziecie, koledzy, oglądać, tam już te wyniki będą, że tak powiem, skorygowane. Będziemy znali już kolejność prawidłową. A mówię, patrzyliśmy, tam też mamy film dokładnie z wypuszczenia, to trochę. I tak, kurde, puszczaliśmy co 2 minuty, trochę tam już mi pracownicy, tak to nazwijmy w cudzysłowie, marudzili, że jest zimno. No zimno, zimno. Bo trochę zimno to tak jednak jest, ale pomyślmy, jakbyśmy puszczali, my tam co 2 minuty, one odlatywały. Jakbyśmy tak chcieli całkowicie chyba co 5 puszczać, to byśmy tam pół dnia spędzili. Ale no tak, też, ale mówię, no to jest tak, że no gołębie się i tak spotkają od czasu do czasu jakieś, z tym, że no widać, że nie wszystkie, nie? No. Dobrze. To jest...
Teraz tak, postajemy, tak, ale teraz sobie postajemy, nie będziemy tam w komputer patrzeć, tylko postoimy sobie tutaj na zewnątrz. Może się doczekamy jeszcze przylotu jakichś takich tych właśnie ostatnich, bo nie wiem, kurde, co kolega tutaj Maciek nagrał, bo jak przyszedłem, to miał chodzić z kamerą, ale nie zwrócił uwagi, że trzeba... O, jest, nie. Nie, kaczki. To kaczki. Tam też nam łabędzie i kaczki przyleciały parę razy. No nie wiem, szkoda by było, jakbym nie nagrał tej grupy. No, no zobaczymy, ale... no. No może tam jest nagrał. Zobaczymy. Ale póki co... Są i tak 21 sztuk już przy takim puszczaniu, w warunkach. No przy takiej pogodzie. No, no. W Rumi padał dosyć intensywnie. Ale naprawdę śnieg. Zobaczmy, naprawdę. Tu cały czas pruszy. Naprawdę ma... jest właśnie ciekawe, że nawet w zimie one tak fajnie przychodzą. Nie ma słońca, nie, to jest. O. Nie ma słońca, nic widać. Zobaczymy. Dobra. Te gołębie naprawdę bardzo o dobrej kondycji, bo ja tam łapałem każdego wspólnoty dla kawału, mówiłem, że piórojadów nie mają nic, naprawdę w bardzo dobrej kondycji, piękne upierzenie, dobrze wyglądają naprawdę. I to jest dla tych gołębi to był 13 lot już. 13 lot, 12 takich zimowych, nie liczymy tego, co tutaj wokół gołębnika latały, ale one sobie widać doskonale w tych warunkach radzą. O. Cały czas patrzymy, czekamy, wyczekujemy tych gołębi. O. No czekamy tutaj na gołębie, 25 sztuk wypuściliśmy, 21 jest już w głębniku, 4 sztuki, no jeszcze są w powietrzu, wierzymy, że dolecą, natomiast my pomału będziemy naszą relację kończyć, ale oczko tak jest, tak, tak z Maćkiem jeszcze rozmawialiśmy, że chyba jeszcze zobaczymy, może się nam uda, jest gołąb. Jest, tak. jest, właśnie poczekajmy, nie, to jest jakiś, to garł, to jest ten, to jest grzywacz, grzywacz taki duży, tak. Dobrze. Jeszcze jedną może czasówkę zrobimy. O, tam są trzy. Ale to chyba też nie. No zobaczymy zaraz. Zrobimy jedną czasówkę jeszcze dla tych gołębi może. No wszystko będzie zależało od pogody jeszcze. Tak, ale myślę, że nam się uda. Piątek, sobota. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Żeby była troszeczkę ładniejsza niż dzisiaj. Na razie popatrzmy. 21 sztuk już jest w gołębniku z 25 wypuszczonych. Całe przeliczenie wyników niejako za chwilkę już będzie na stronie, ja tylko muszę po prostu do domu dojechać, wprowadzić te dane. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.